organizatorów Polskiego Koła, Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie, chciałabym bardzo serdecznie wszystkich obecnych tutaj przywitać i zaprosić do wspólnego świętowania Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej. Dziś na tej scenie wystąpią przed Państwem wspaniali artyści, podopieczni środowiskowych domów pomocy, warsztatów terapii zajęciowej, szkoły specjalnej. I uświetli nam dzisiejszy występ również znakomita gwiazda w osobie pana Pawła Orkisza, który specjalnie na tą dzisiejszą okoliczność przyjechał do nas z Krakowa. Wszystkim życzę wielu wrażeń, mile spędzonego dnia. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, brawo. Pani przewodnicząca Bożena Czechwa. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i także życzę miłej zabawy i wspaniałych wrażeń. Dziękuję bardzo. Księże prałacie, bardzo prosimy o słowo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieki. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Może spójrzcie na niebo. Jakie czyste, piękne, błękitne, to ze względu na was. Jeśli Pan Bóg kogoś kocha, to was najbardziej. A kto was nie kocha, ten się do niczego nie nadaje. Życzę miłego spotkania. Szczęść Boże. Pani przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego, pani Barbara Kamińska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być. I chciałabym, nawiązując do słów księdza prałata, powiedzieć tak. Taka niech pogoda ducha przez cały dzisiejszy dzień i nie tylko wam towarzyszy, jaka jest pogoda w dniu dzisiejszym. Bawmy się wszyscy razem i pamiętajmy o tych, dla których się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Dziękuję bardzo. Pan prezydent miasta Tczewa, pan Adam Urban, bardzo proszę. Szanowni państwo, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w imprezie z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Cieszę się tym bardziej, że już po raz kolejny miasto może wesprzeć organizację tego wydarzenia. Życzę państwu miłej zabawy, dobrych humorów, wszystkiego najlepszego. No proszę państwa, więc tak, miłe, serdeczne życzenia od wszystkich osób były, a teraz tylko poprosimy, żeby państwo wspólnie otworzyli tą imprezę dzisiejszą. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej uważa za otwarty. Brawo! Tak jest. Dziękuję bardzo. Przykruj mnie z tę masku i blef, nie dowierzając unieść swą brew. Podejdź i spraw, co w rękach mam. Spójrz jednym ruchem jak domek star. Starasz się zasunąć, zanim zrobi się znów jasno. Wciąż wierzysz, że przyjrzałaś mnie, a patrząc z bliska widzisz najmniej. Życie jak dziś, miałaś uchylone drzwi. Stałem i niczy pies, w zęba prosząc powiedzcie. Zatrzasnęłaś mnie na klucz, wystawiłaś mnie na bruk. Choć rację masz, że nie znasz mnie, jak mogłaś tak dać kręcić się. Pracownicą cwaniarą, plącę na nogi
Dziękujemy. Wspomniała nasze stowarzyszenie, już od lat organizuje tą imprezę. Wspierają nas domy pomocy społecznej z okolic Tczewa, szkoła specjalna, warsztaty terapii zajęciowej. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy koncert, w którym będą uczestniczyli właśnie podopieczni wyżej wymienionych tych środowiskowych domów, warsztatów i szkoły. Oraz taką gwiazdą naszą dzisiejszego dnia jest pan Paweł Orkisz, który przyjechał dzisiaj specjalnie na ten dzień z Krakowa ze swoim zespołem. Musimy pamiętać, że osoby niepełnosprawne są osobami, które mają pełne prawa obywatelskie, mają swoje uczucia, mają swoje talenty i chcą, tak jak inni, być dowartościowani, pokazać środowisku, że są pełnowartościowi. Są pełnowartościowymi osobami. Jakie pyszności dzisiaj panie przygotowały? Dzisiaj, no przede wszystkim smalec. Kto robił ten smalec? Smalec robiły warsztaty terapii zajęciowej, warsztat gospodarstwa domowego. No i oczywiście uczestnicy pomagali w tym. Poza tym mamy no, różne słodkości. Te ciasta tym razem rodzice. Rodzice uczestników właśnie piekli i mamy bardzo dużo tych ciast. Mamy napoje, kawka. Zygmuncie, dlaczego pan tutaj w ten piękny, słoneczny dzień przyszedł na plac Halera? A przyszedł dlatego, żeby tutaj, bo się dowiedziałem, że to jest dla osób niepełnosprawnych i przyszedł sobie obejrzeć tutaj takie ładne widoki ładne, smaczne jedzenie i zakupić coś i z pomocą osobom niepełnosprawnym, oczywiście w stopniu, no takim jak widać, nie? Te osoby. Występują tutaj osoby niepełnosprawne i artystycznie uzdolnione, śpiewają, recytują, ale też są tutaj różne wyroby. Czy może pani zerknęła na nie? Nie, jeszcze nie. Dopiero przyszliśmy. Czy uważają państwo, że organizowanie takich imprez integrujących zdrowych i niepełnosprawnych to jest dobry pomysł? Bardzo dobry. Tak, pewnie, że dobry pomysł. Dlaczego? Nie wiem, można razem z tymi ludźmi się pobawić, poglądać i w ogóle, to są normalni ludzie, nie? To są też normalni ludzie. Tak. No też tak uważam. No, przede wszystkim te osoby, które uczą się grać na tych instrumentach, to jest dla nich właśnie niesamowita sprawa. Czy dobry to pomysł, żeby integrować się z osobami niepełnosprawnymi, które mają bardzo wiele do zaproponowania? Myślę, że tak. Warto uczestniczyć w takich uroczystościach, zapoznawać się i integrować. I wspólnie bawić. Czy uważa pani, że taka cykliczność tych imprez jest słuszna? Jak najbardziej, popieram. Wschodami gwiazd i zachodami pomierzam czas. Iść ci kolorami pomierzam czas, nie używając tak. Czekaj na niespodziewane stracony szans. Rozpamiętywanie, odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja, i
za, ciążę za. Nie liczę godzin i lat, bo życie mija, mija. Z ludźmi może da własny skór, wystarczy ślad, własny żal. Służy tych słów przysypywanie, mówienie dróg i odnajdywanie. Odmierzam czas, nie używając dat. Bez godzin dni, bez kalendarzy, długością dni i zmiennością zdarzeń. Odmierzam czas, nie używając dat. Liczę godzin i lat, bo życie mija, mija. Liczę gwiazd, liczę nad, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, bo życie mija, mija. Z ludźmi może tak, własny skór znaczy ślad, własny ślad. Miasto od wielu lat wspiera ten piękny fest, tę ideę podkreślenia, że osoby niepełnosprawne są też wśród nas. Dlaczego to miasto robi? Zgadza się, są to tego typu działania, które zasługują na szczególną uwagę. Możemy wesprzeć osoby niepełnosprawne, pokazać, że te osoby żyją wśród nas na co dzień, że powinny się cieszyć, coraz bardziej cieszą się takim samym szacunkiem jak wszyscy mieszkańcy. My w tej imprezie uczestniczymy co roku, bo reprezentujemy Sportową Szkołę Podstawową nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Dlatego nam naprawdę się bardzo podoba ta impreza i my wiemy, że ta impreza jest potrzebna. Dlaczego jest potrzebna? Po części wiemy, a Pani zdaniem? Co pokazuje? Tak podobnie jak koleżanka uważam. Po prostu pokazywana jest właśnie taka jakby spójność z osobami niepełnosprawnymi. Zresztą jestem też wychowawcą klasy integracyjnej, także co roku w tym uczestniczymy i uważam, że to jest faktycznie potrzebne. Tajemny akord kiedyś brzmiał, Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tam nikt nie czuje. Kwartaj, kwintaj, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mo. Nieszczęsny król ułożył, alleluja. Strach, aż poznam swój bezpieczny port.
chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć, tańcz mnie o miłości krew. Tańcz mnie o miłości krew. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno, widzieć tylko mnie. Tańcz mnie o miłości krew. Tańcz mnie o miłości krew. La 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 Tańcz mnie, tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie o miłości kres. Tańcz mnie o miłości kres. Tańcz mnie do tych dzieci, które proszą się na świat przez zasłony, które noszą pocałunków ślad. Choć są zdarte, lecz w ich cieniu możesz schronić się. Tańcz mnie o miłości kres. Tańcz mnie o miłości kres. Na Tańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Pieść mnie nagą dłonią albo w rękawiczce pieść. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Na na na. Teraz wy sami, razem z wodą i gołębiami. Państwu dziękujemy. Za wyjątkiem tej ostatniej piosenki wszystko to były moje kompozycje. A towarzyszyli dzisiejszemu waszemu leniwemu popołudniu
następujący muzycy genialni, wspaniali. Przy fortepianie Jarosław Miszczyk. Na gitarze basowej Adam Przybyłowski. Na drugiej gitarze, tak zwanej solowej, i na ustach wspaniale gwizdzący, pięknie grający, nieźle się prezentujący Piotrek Brzowski. Bardzo pięknie dziękujemy prezydentowi miasta Tczewa za zaproszenie nas tutaj na piękną imprezę Dzień Godności. Osoby trochę innej niż my, może trochę grubszej, może trochę szczuplejszej, może trochę bardziej łysej. Nie ma dwóch ludzi takich samych, ale wszyscy powinniśmy się do siebie pięknie uśmiechać. I myślę, że zgodzi się ze mną pani Ania Kozioł, szefowa Tczewskiego Oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem, czyli nas wszystkich.